nie jest to na pewno droga dla nas, czyli dla nas żyjących z turystyki, dla nas mieszkańców, też i dla nas jako ludzi, którzy chcą tutaj przyjechać, wypoczywać na Mazurę. Od 2 lat walczą o Mazury. Nie zgadzają się na budowę drogi S16 przez środek krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Koalicja Ratujmy Mazury jest przeciwna wszystkim przedstawionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariantom. Region Mazur mamy tylko jeden. Gdy słyszę argumenty, które mówią o tym, że Norwegia buduje sobie przez fiordy drogi, tylko że Norwegia jest jednym wielkim fiordem. Gdyby Polska była jednymi wielkimi Mazurami, to tak naprawdę taka droga zrobiłaby bardzo niewielką krzywdę całej tej materii, która byłaby właśnie takim organizmem. Natomiast jeżeli jest to tak maleńki w sumie już obszar na mapie Polski i coraz mniejszy, bo on się kurczy wraz z wycinką lasów i ograniczaniem tych przestrzeni, dlatego nie możemy myśleć tylko o nas. Ja nie wyobrażam sobie turystów, którzy będą przyjeżdżać na jezioro Tałty, czy Mikołajskie, czy Śniadwy i spędzać tutaj, wypoczywać w tym hałasie, który będzie non-stop. To nie będzie już jeden przejazd przez godzinę, dwie, trzy, przez tydzień. To będzie trwało cały czas. Średnio samochód ciężarowy, tak zwany TIR, będzie przejeżdżał co 12 sekund. Ale to znaczy, że on przejedzie. Nie, jego słychać już z wielu kilometrów, jak jedzie, to będzie nieustający hałas. Jest zagrożone, są bardzo cenne miejsca przyrodniczo. Rezerwat Żółwia, Ochota 2000 w okolicach Baranowa. Znany w całej Polsce, na świecie, rezerwat biosfery Łuknajno, jezioro. Bagna Nietlickie. Wiele, wiele innych obiektów. Po co? Po to, żeby ktoś mógł przewozić swój towar? Chwilę szybciej, trochę szybciej. O budowie drogi ekspresowej na odcinku Mrągowo-Ełk słyszymy już od ponad 10 lat. A mimo upływu czasu inwestycja nadal budzi ogromne kontrowersje. Z jednej strony mówi się o wpływie drogi na cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny, z drugiej o zapewnieniu bezpieczeństwa, komfortu podróżowania i rozwoju gospodarczym. Czy zyski zrekompensują poniesione straty? Żeby mówić o korzyściach z budowy S16, musimy przede wszystkim powiedzieć o tym, w jaki sposób odbywa się ruch na terenie Mazur obecnie. A mianowicie musimy zdać sobie sprawę z tego, że ruch ten jest obecnie rozproszony pomiędzy drogi krajowe numer 16, 58, 59, czy też drogi wojewódzkie numer 610, 656 i 655. Czyli w zasadzie ruch samochodowy, także ruch ciężki, towarowy, tranzytowy rozlewa się przez całe Mazury. Także tam, gdzie nie powinno go być, tam, gdzie znajdują się cenne przyrodniczo obszary Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Puszczy Piskiej czy Ostoi Piskiej. Też to jest celem naszych działań, poprawa komfortu jazdy, przyspieszenie tej podróży. Przeniesienie ruchu z sieci dróg o niskich parametrach na nowoczesną drogę posiadającą system przejść dla zwierząt, system odwodnienia z urządzeniami oczyszczającymi wodę opadową z jezdni czy ekranami chroniącymi przed hałasem wpłynie na pewno korzystniej na środowisko niż pozostawienie stanu istniejącego. Musimy zdawać sobie sprawę, że natężenie ruchu z roku na rok rośnie i to, co jeszcze w tej chwili te lokalne drogi na Mazurach są w stanie wytrzymać, na kilka lat już będzie niemożliwe. Po prostu stanie się tak naprawdę budowa tej drogi koniecznością. Droga ekspresowa, jaką proponujemy, no to nie będzie tylko droga, którą będzie posługiwał się tranzyt. On oczywiście też będzie na tej drodze się znajdował, tak jak znajduje się obecnie na terenie wszystkich dróg Warmii i Mazur. Natomiast S16 ten ruch tranzytowy na sobie skupi, ale jednocześnie będzie też w sprawny sposób pozwalała połączyć się pomiędzy ośrodkami gospodarczymi na terenie Mazur. Natomiast jest to gigantyczna przeprawa, która będzie pustoszyła przez dziesiątki lat tak naprawdę. Cały ten teren, będą wycinane połacie lasu, będą niszczone właśnie siedliska zwierząt. Cały ten proces przygotowawczy,
który dopiero finalnie doprowadzi właśnie do budowy drogi, czyli równanie terenu, czyli karczowanie lasów, czyli tworzenie żwirowni, tworzenie cementowni, ciężki sprzęt, który też będzie musiał w jakiś sposób dojechać, być przetransportowywany. Nie zdajemy sobie kompletnie sprawy, jak ogromna jest to skala i jak ogromne wtedy będzie spustoszenie, jeśli chodzi o środowisko. Jesteśmy za drogą, paradoksalnie. Mimo, że jako Ratujmy Mazury jesteśmy przeciw S16, ponieważ mamy świadomość tego, że drogi są konieczne i są potrzebne. Należy było sobie zadać pytanie, czy tutaj one są potrzebne i czy w takim wydaniu. Ponieważ mieszkając tutaj i żyjąc przez wiele lat i żyjąc z turystyki, wiemy, że lokalne drogi są w stanie fatalnym. Brakuje nam infrastruktury, która jest niezbędna do prowadzenia turystyki i do funkcjonowania turystyki w sposób zdrowy. My potrzebujemy dobrych dróg lokalnych, które są dziurawe, niebezpieczne. Między Piszem a Wiartlem na odcinku 4 km remontowano drogę. Takie drogi powinny być na Mazurach wszędzie, a nie jeden korytarz zapchany tirami, gdzie wjazd będzie co 15 km. I który zniszczy nasz region. Cały czas powtarzamy, jako wcześniej jeszcze jako niezależne grupy, teraz jako Koalicja Ratujmy Mazury, mamy propozycję ominięcia Mazur obwodnicą, gdzie można tą drogę zbudować bez dużych konfliktów, praktycznie bez konfliktów przyrodniczych, dużo taniej. Nie ma tam jezior, nie ma tam bagien, nie ma tam oprócz jednej rzeczki żadnych przepraw. Droga ta nie może być realizowana, ponieważ nie ma uzasadnienia ruchowego, to znaczy nie będzie przynosiła takiego ruchu jak nawet istniejąca droga krajowa numer 16, czy też wszystkie te drogi na Mazurach. Na pewno nie będzie porównywalna do ruchu, który będzie przynosiła przyszła S16. Poza tym szacunkowy koszt tej drogi będzie niemal dwukrotnie wyższy niż szacowana wartość drogi S16, którą tutaj szacujemy na kwotę rzędu 3,5 do 4 miliarda złotych. Natomiast ta propozycja, koszt tej propozycji to kwota około 6 miliardów złotych. Do tego musimy jeszcze dodać pieniądze przeznaczone na remont istniejącej 16 lokalnych dróg, bo takie jest oczekiwanie. I to jest też koszt rzędu miliarda złotych, czyli ta droga nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. Poza tym no, tak samo, czy nawet bardziej ta droga koliduje z obszarami chronionymi. Powoduje też ingerencję w obszary Natura 2000. Ta trasa byłaby dłuższa przede wszystkim, bo liczyłaby około 150 km. Zupełnie nowa droga, natomiast mówimy tutaj o drodze S16, która liczy niecałe 80 km, więc ingerencja na większej długości powoduje też większą ingerencję w środowisko naturalne. Jeżeli chcesz, żeby dalej było zielono, żeby dalej były lasy, żeby dalej Szlak Wielkich Jezior nie był poprzecinany mostami, jakimiś gigantycznymi budowlami drogowymi, jeżeli bliska jest Wam przyroda, natura, to może dla nas to wszystko już jest za bliskie, bo my to mamy na co dzień, mamy na wyciągnięcie ręki. To, czego większość ludzi poszukuje i przyjeżdża tutaj jako turyści, żeby właśnie złapać tę ciszę, zobaczyć sarenkę, może my mamy tego za dużo i dlatego nas to przestało interesować. Może trzeba to troszeczkę odwrócić i sobie pomyśleć, że jak nam tę drogę tutaj wybudują, to już tego nie będziemy mieli. Co wtedy będziemy musieli jechać w inne miejsce, żeby tam odpoczywać?